Także witajcie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj sobie zwiedzimy opuszczoną szkołę, wybudowaną w 1907 roku, z tego co wyczytałem. Jest to niesamowity budynek, niesamowity klimat. Za czasów niemieckich, przypomnij. Tak. Coś po niemieckiego znajdziemy. Budynek został wybudowany przez Niemców. Na strychu można znaleźć bardzo ciekawe rzeczy. Jest niemiecki plakat, jeszcze możliwe nawet, że jest oryginalny. Właśnie można znaleźć wiele ciekawych rzeczy. Jeśli już ci się podoba klimat filmu, to zostań do końca. Film będzie naprawdę ciekawy. Jest dzisiaj z nami Wiatrak. Witam serdecznie. A my się szykujemy i lecimy powoli. Poszedł. Czekaj, ja ci pokażę sztuczkę. Wiesz, no, jak się teleportować? Co? Weź podskocz ze mną na 3-4. 3, tylko wysoko. 3-4. Ty, zobacz. Jesteśmy, kurde, za płotem. Udało się, polecam. Jest zajebiście. Jak 1,75 m, to masz około 4 metrów. A ja dzisiaj mam trochę ciężki plecok. No właśnie. Żeby się nie popierdolić. No. Nie? Ale jak najbardziej dużym kamerą o ścianę. Ja mam trochę inną taktykę, ale... Opa. Dobra, jest opa. Tu się złapać. A se czapkę chyba schowam, będzie mnie denerwować. Ciężko mieć na obie GoPro i czapkę. Okej. Prawie se GoPro. Ida. Ogólnie takie rzeczy robimy na własną, jak widzicie, odpowiedzialność. Nie polecamy pod żadnym pozorem odstawiania takich krzywych akcji, bo mogą skończyć się bardzo, bardzo źle. Nie wolno takich rzeczy robić. My jesteśmy trochę wyszkoleni w tym. Jak widzicie. Ale to jest bardzo niebezpieczne i nie próbujcie tego w domu. Aktualnie, Wiatraczku, co się stało? Nie waliło ci nagrywanie. Zacznijmy od tego, że byłem tutaj, zacząłem tutaj sobie nagrywać i mi się GoPro samo wyłączyło. Nagranie się nie zapisało niestety. Klikiem przyrzędu też mówisz. No w sumie dobra. Czemu GoPro mi się wyłączyło? Pik, kurwa, o co mu chodzi? Ty, zapisało ci przejem film? Mam nadzieję, jak nie to nagram od początku. No to kurwa, no nie wierzę, muszę od nowa nagrać. Dobra. Dobra, to se zwiedza. Ja se zwiedzę. Także wracamy do punktu wyjścia i robię jeden do jeden co wcześniej, czyli tak. Na wstępie wita nas korytarz na dole. Mamy pięterko, prawdopodobnie tam ktoś mieszkał. Jeszcze mamy jedną salę lekcyjną, albo może nawet świetlicę, bo to jest takie zamknięte. Na dole byłyby 4 sale, u góry są takie drzwi i tam może jakaś świetlica albo coś takiego. Także tak, parter sobie zostawimy na koniec, bez chyba... Jeden z lepszych, chociaż na strychu też jest bardzo fajna rzecz. I nie wiem, kiedyś byłem w tym budynku, warto wspomnieć. Dawno, dawno temu też nagrywałem. Mogę wam jakieś urywki tam powklejać. Jesteśmy w środku, musimy być trochę cicho. Bo... Aboś... Nie, chyba się nie nagrało, nie wiem. Po prostu coś trzasło, jakby ktoś pierdolnął czymś metalowym. Trochę przerażające, ale to nic. Taki typowy dźwięk szkolny. Jak zawsze ławki na holu przesuwali, to taki dźwięk był. A czekaj, wyspę. Co to? Cio. Cio. Ale musimy być trochę ciszej.
I co chwilę jakieś dziwne dźwięki były w tym budynku, a teraz mi nagranie wywaliło. Jest to budynek po niemiecki, wybudowany jeszcze przed II wojną światową. Może to ma coś, związek z tym, nie? Może to straszy? Nie wiadomo. No ale tak, nagranie mi wywaliło. Tutaj chciałem pokazać ciekawostkę, już ją pokazałem, ale oczywiście musiało się stać to, co się stało. Mamy tutaj jakiś sprawdzian. Imię i nazwisko uczestnika, dokładny adres zamieszkania, klasa, nazwa i adres szkoły. Także to blurujemy sobie. Ktoś dostał 48,5 punkta. Nie wiem, co to mogło być. Test do zawodów pierwszego stopnia olimpiady języka francuskiego. I tu leży obok identyczny. I mamy potężny piec kaflowy. On jest po prostu wielki. Chyba większego nie widziałem, tak mi się wydaje. Ale dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, co tu ciekawego jeszcze znajdziemy. Przechodzimy do części mieszkalnej, właśnie gdzie mi wywaliło nagranie. I tutaj mamy toaletę. Mogło tu być mieszkanie, może tu woźny mieszkał, coś takiego. Wygląda to totalnie na mieszkanie. To jakiś taki mniejszy pokoik. Tutaj się można teleportować na dół. Pod nami właściwie jest sala, której stan jest bardzo zły, dlatego prawdopodobnie jest zamknięta deską. Jeszcze o tym wspomnę, jak będziemy na dole, albo teraz dam urywek. I tam na przykład nie ma podłogi, w tamtym miejscu, jak widzicie. Się już urywa pod ścianą, zapada. Tutaj jeszcze chodzić jako tako można. I właśnie tutaj jest to, o czym mówiłem, od drugiej strony. Tutaj jest dziura i tam mamy przejście do tej... czy przejście, spadek, do tej sali niżej. Jest właśnie jedyna sala zamknięta w tym pomieszczeniu, ale do której da się zajrzeć i wam też pokażę ją. Przechodząc do kolejnych pomieszczeń, mamy kolejny piec kaflowy, takich normalnych wymiarów. Tutaj mamy, o, dywanik jeszcze stary. No i takie pomieszczenie. Zobaczcie, jak ściana pęka. To nie jest budynek w dobrym stanie. Szkoda, bo jest zabytkowy i bardzo fajny. I mamy stare przełączniki jeszcze, jak na Zachemie, i stary kontakt. Także idziemy tam dołączyć do wiatraka, bo już se poszedł, bo musiałem powtórzyć nagrywkę, przez to, że mi wywaliło. I tak, ty już na strych idziesz? O Jezu. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie, takie puste, kolejny piec kaflowy. Możemy się udać dalej. Tutaj jest... co my tu mamy? Tu mamy toaletę. I też sufit jest zniszczony. No, tu się trochę podłoga ugięła pode mną, ale nie spadłem. To wygląda totalnie jak mieszkanie, nie powiecie, że nie. Tutaj się ostało jeszcze jakieś biurko. Jeszcze nawet myszka stara do komputera. Jakaś flaszka. Mamy taki ładny fotel. Kolejny piec kaflowy, on jest taki, nie wiem, taki wyższy niż reszta. Jak chodzi o takie ogólne wymiary, to jest w miarę normalny, tylko jest dużo wyższy. I tak to wygląda. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie z kanapą, ławkami szkolnymi. I mamy kalendarz z roku, już wam mówię. No, czy ja to w ogóle znajdę? Było, 2012. A tu co pisze? Fotografie. Z 2012. Szkoła została opuszczona w roku 2009, z tego co wiem. W 2010 już się tutaj lekcje nie odbywały. I tutaj mamy pokój, który jest strasznie pobazgrany. No i kolejny piec kaflowy. Jak w każdym pomieszczeniu. Tutaj już możemy znaleźć ciekawą rzecz. O, tu jest w ogóle deska do prasowania. Mamy tutaj jakiś taki, nie wiem, ołtarzyk, czy cokolwiek to jest, możecie napisać, nie wiem dokładnie, nie znam się. I z góry to by było na tyle. Teraz pójdziemy na strych do jednej z ciekawszych rzeczy. Już wam pokazuję, o co chodzi. Dobra. Jesteśmy na strychu. Tam sobie wiatrak zwiedza. Zaraz do niego dołączymy i zobaczcie tutaj. Tutaj mamy historia, zeszyt ćwiczeń.
Jeszcze nawet podpisany. Nie wiem, czy mogę to pokazać. Ale dobra. Matematyka, zeszyt ćwiczeń. No, kolejna matematyka. Pewnie jakaś druga część, bo tak lubi być z matmą. Okej. Informatyka. O kurde, ciekaw jestem, jak to wygląda w środku. Zaraz zajrzymy sobie do podręcznika. I z matematyki podręcznik. Zobaczymy, jak informatyka wyglądała. I zobaczymy jeszcze w ogóle, o, wydawnictwo. 2001 rok. Zobaczymy, co kiedyś na informatyce uczyli. No tak, szczegółowo. Stacja dyskietek, zasilanie monitora. O, wtyczki. A nie jakieś tam C++y. Tutaj mamy... Kurde, jak to się nazywało? Wiatrak wczoraj mówił, bo tutaj byliśmy zobaczyć, jak to wygląda. No to takie do chemii. Zlewka czy nie wiem. Jeżeli wiecie, odezwijcie się w komentarzu. Jedna z ciekawszych rzeczy tutaj. Na strychu są dwie ciekawe rzeczy, ale pierw przejdziemy do tej. Znaleźliśmy tutaj taki stary plakat po niemiecku i my się teraz zastanawiamy, czy on może być oryginalny. I najprawdopodobniej może być to oryginalny niemiecki plakat, jakiś międzywojenny albo przedwojenny. Proszę tu zobaczyć, jak to niesamowicie wygląda. Nie idzie niestety już rozczytać, co tu pisze, i jest rozmazane pismo. I tutaj mamy Boży obrazek. I tak to wygląda. Także to jest bardzo ciekawa rzecz. A ja uciekam dalej pokazać jeszcze ciekawszą rzecz chyba. To jest bardziej nawiązka taka historyczna. A teraz pokażę taką ciekawostkę. Dobra, jeżeli ktoś uczęszczał do tej szkoły, to może skojarzy ten zeszyt, bo on wczoraj przykuł bardzo moją uwagę. To tak jak widzicie, możemy znaleźć stare gazety i takie tam rzeczy. I tutaj mamy bardzo ciekawy zeszycik. Zobaczcie to. Złote myśli, własność Ewa, nie będę pokazywał nazwiska. Tu mamy jakiś regulamin. Proszę wkleić tylko pocztówki, wpisać się proszę z tyłu tabelki. Takie tam. I lecimy do pierwszych. Tutaj mamy o... od Anki. Odpowiedź. To się da podnieść? Nie, ale to jest tak obramowane. Dobra. O, kolejne. Tutaj mamy dla Ewy od Asi. Odpowiedzi, coś tam. No i mamy te pocztówki, a na końcu... Nie wiem, czy to jest sens jeszcze patrzeć, ale na końcu jest lista. I pokażę to. Dobra, i tutaj możecie zobaczyć, nazwiska zabluruję, żeby nie było. Żeby później nikt się mnie czepiał, ale tutaj właśnie, jeżeli kojarzycie ten zeszyt, wpisaliście się do tego zeszytu, to możecie napisać w komentarzu, bo tutaj daty są dosyć stare. Mamy 2005 rok, 2006, także to jest dosyć stary zeszyt. Bardzo stary nawet. I zostawiamy go tu w spokoju. Pamiętajcie, nie wolno niszczyć takich rzeczy, nie wolno niszczyć opuszczonych budynków, ponieważ przez to by ten film, jeżeli ten budynek byłby w złym stanie, prawdopodobnie by ten film nie powstał. I w ogóle nie warto niszczyć takich rzeczy, bo nie można. Eksploratorzy na przykład przyjdą, zobaczą, też się ucieszą, że takie miejsca jeszcze się ostały. Jakby to było zniszczone, to by tego wszystkiego nie było i bez sensu. Nikt by nie powspominał starych czasów i takie tam. Także nie niszczmy opuszczonych budynków, bo to jest naprawdę złe. A my idziemy piętro niżej. Właściwie już na parter, bo tu mamy wszystko zwiedzone. I idziemy do kolejnego ciekawego pomieszczenia. Co znalazłeś? Ja... Dziewięć pieców? Tutaj mamy ciekawostkę.
nawiązujemy teraz do fotonu. Zobaczcie te karteczki. To jest oryginalny papier, który był produkowany w fotonie. Papier fotograficzny. Fotograficzny. I tutaj mamy oryginalne opakowanie po papierze z fotonu, tu z Bydgoszczy, z naszych zakładów. W 2007 roku ten zakład upadł. I tu mamy kolejną ciekawostkę. I ona nawiązuje tym razem do fotonu. I mamy kolejne pomieszczenie, kolejną salę lekcyjną. Tu jest taka trochę nie za ciekawa, po prostu pusta. Mamy takie lampy. W sali naprzeciwko są dużo fajniejsze lampy, zaraz wam to pokażę. No co tu mamy? Tutaj mamy paletę, jakieś tam deski. No raczej nic ciekawego. No i oczywiście piec kaflowy. Bo jakżeby inaczej. I teraz idziemy do sali naprzeciwko. Ostatnią sobie zostawimy na koniec. Proszę sobie zobaczyć. Tutaj strasznie podłoga wywaliła do góry, bo tu z tego co widzę chyba był parkiet i została na to włożona wykładzina. On namógł i to wszystko wypieprzyło. No, tak prawdopodobnie było. I tutaj możecie zaobserwować bardzo fajne klosze, takie bardzo ładnie ta sala wygląda z tymi lampami. Dodaje to po prostu uroku. Widać, że to jest stary styl, taki z PRL-u jeszcze. No i oczywiście piec kaflowy, bo jak żeby inaczej. Ja już wam wspominałem o tym chyba dwa razy, o tej zamkniętej sali lekcyjnej. Ja tam nie będę wchodził, bo po co mi to? Do szczęścia. Ja po prostu wezmę kamerę, dam do góry i zobaczcie sobie, co tu jest, jak to wygląda. No, tutaj mamy najlepszą salę lekcyjną, jak widzicie. Kolejne piec kaflowy, niestety bez drzwiczek. Ktoś już zajumał, ale zobaczcie, ile tu jest ciekawych rzeczy, takich drobnostek. Mamy na przykład starą gazetę. Nie wiem, czy data będzie. Ty patrzyłeś, czy tu są daty w tych gazetach? Mam 1999. O panie, 24-letnia gazeta? No. No bez kitu. No i tak, tutaj mamy dużo rzeczy. Mamy na pewno bardzo dużo plakatów. Tutaj mamy na przykład Człowiek Małpa. Tutaj mamy krzyżowanie międzygatunkowe. Tutaj jakieś gruszki. Coś w tym stylu. Nawiązując jeszcze raz do fotonu. Co? Nie widziałem tego wcześniej, ale to jest duże. To też jest dobre. Tutaj mamy, o zobaczcie, krokodylka. Przystawka magnetyczna. O. Może od tej farelki, o której mówiłeś? No, kontynuując, mamy tutaj tablice, które sobie leżą na ziemi. Jeszcze stare okiennice. Jeszcze tu jest rzecz warta uwagi. Zobaczcie sobie sami. Mamy stary keyboard, taki, nie wiem, dwurzędowy. Ja się totalnie na tym nie znam, ale to jest taki keyboard. No bo to nie jest pianino, to jest elektryczne, czyli keyboard chyba. To jest Estrada 207 AR. Jak widzicie, niestety zniszczona. Ale coś tam jeszcze klika, ale dużo przycisków jest łamanych. Niefajny widok. I tu mamy jakiś miernik. Prąd kiloampery chyba, czy coś takiego. W latach od 2001 do 2009 roku na terenie tej szkoły jest jeszcze jedna szkoła, która jest czynna. I jeżeli właśnie w tamtych latach, czyli w 2001 a 2009, w tamtej szkole nie było miejsca na odbycie zajęć lekcyjnych dla jakiejś z klas, to właśnie byli tutaj przenoszeni. Odbywały takie lekcje typu religia, plastyka słyszałem, no i prawdopodobnie jeszcze muzyka tutaj mogła być. Zobaczcie na to urządzenie. Nie wyczytałem, że muzyka, ale na to wygląda. Właśnie takie mniej popularne lekcje, takie, które rzadko się odbywają, to się odbywały pewnie tutaj. I właśnie jeżeli nie było miejsc w tamtej szkole, to uczniowie zostali przeniesieni tu. Czytałem też, że po opuszczeniu codziennie tutaj przez jakiś czas przyjeżdżał pan samochodem, wchodził do budynku i zawsze w jednym pomieszczeniu paliło się światło. I tak codziennie przez jakiś dłuższy czas tak robił, że codziennie przyjeżdżał pod budynek, stał pod budynkiem chwilę, wchodził do środka i światło się paliło w jednym z pomieszczeń zawsze. Tak to wygląda. No i chyba z tego miejsca to by było na tyle.
Jeżeli film się spodobał, zostaw łapkę w górę, suba będzie miło, udostępnij, może jakiś, nie wiem, twój znajomy zobaczy, który chodził do tej szkoły, a nawet o tym nie wiesz. Albo jeżeli ty chodziłeś do tej szkoły, to pokaż swoim znajomym, z którymi tutaj wspólnie chodziłeś, bo na pewno dużo się zmieniło od czasów, kiedy ostatni raz odbyły się tutaj lekcje. I można zobaczyć, jak ten budynek na przestrzeni lat się zmienił, a zmienił się na pewno strasznie. No zobaczcie w sumie ten stan, ten sufit. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie. Wiatrak, pożegnaj się. Do widzenia. Do widzenia. Powiedziałeś jak kurwa nauczycielowi jakiemuś. Nie no kurde, siema nara, widzimy się w kolejnych odcinkach. No dokładnie. Także Wiatrak się ładnie pożegnał uroczyście, a my uciekamy. Widzimy się w kolejnych odcinkach, kolejnych filmach i siemanko.